Ostatni tydzień roku zaczniemy od solidnego mrozu. Dobry wieczór, Agnieszka Smoleń, zapraszam na szczegóły. Pogodę w Małopolsce nadal będzie kształtować wyż, pozostajemy w zimnym, arktycznym powietrzu. W nocy w dolinach miejscami pojawi się mgła osadzająca szać. Temperatura spadnie do minus 16 stopni w Zakopanem, w Gorlicach i Nowym Targu minus 14, w Krakowie, Wadowicach i Tarnowie minus 12, minus 11 w Oświęcimiu i Miechowie. Jutro sporo chmur, gdzieniegdzie pojawią się rozpogodzenia, jedynie w górach zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Termometry wskażą minus 6 stopni w Gorlicach, Nowym Sączu i Nowym Targu. W Zakopanem minus 5, w Tarnowie, Wadowicach, Olkuszu i Krakowie minus 4. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, w Krakowie w porywach do 14 km na godzinę. Ciśnienie będzie wolno spadać. Jutro w Krakowie w południe wyniesie 984 hektopaskale. Biometr w nocy i rano niekorzystny, później zmienny. We wtorek zachmurzenie umiarkowane i duże, jedynie w górach więcej słońca. Temperatura od minus 3 do 0 stopni. W środę maksymalnie 4 i sporo chmur, z których początkowo popruszy śnieg, przechodzący w deszcz ze śniegiem i marznący deszcz. Powietrze będzie jutro złej jakości na południu naszego regionu. Najgorszym powietrzem będą oddychać jutro mieszkańcy powiatów nowosądeckiego i nowotarskiego. Życzę Państwu miłego wieczoru. Do zobaczenia jutro.